Czy człowiek jest sam w przestrzeni kosmicznej? Czy są jakieś inne gatunki? Czy jesteśmy tylko my? Jedyna technicznie zaawansowana cywilizacja. Na te pytania ludzie próbowali odpowiedzieć już od właściwie wieków. I dalej próbujemy. Dzisiaj mamy oczywiście o wiele więcej możliwości, o wiele więcej technologii, dzięki którym możemy nasłuchiwać przestrzeni kosmicznej. I od dekad nic. Gdzie są kosmici? Skoro istnieją, na co wskazuje wiele osób, to dlaczego jeszcze się z nimi nie skontaktowaliśmy? I właśnie o tym porozmawiam dzisiaj z doktorem Leszkiem Błaszkiewiczem w ramach naszej nowej serii. Serii, w której rozmawiać będziemy we dwóch na temat takiej nauki z pogranicza. Loty z prędkością większą od światła, teleportacja, pola siłowe, właśnie kosmici, to wszystko w ramach Pop Science, więc zapraszam na rozmowę. Leszku, gdzie są kosmici? Gdzie oni są? Ci gdzie są dzieci kosmici? Prawdziwi tacy. No właśnie, gdzie oni są? Tutaj chyba trzeba tą przygodę z tym pytaniem, które na początku stawiasz, rozpocząć od Fermiego, tak? Myślałem, że ty chcesz opowiedzieć jakąś swoją przygodę. Nie. Swojej przygody z kosmitami nie będę opowiadał, aczkolwiek no, takie przygody. To myślę, że wiele osób miało w młodości, być może ci, którzy oglądają w dalszym ciągu, przeżywają fascynację UFO, nie wiem, tymi tematami takimi, gdzie jest ta tajemnica. Oczywiście, że tak. Natomiast myślę, że dzisiaj to trochę odczarujemy i o paru rzeczach powiemy, takich może troszeczkę bardziej konkretnych, nawiążemy do literatury, myślę, że bardzo mocno. Avada Kedavra, kosmici. Tak. Też jakby troszeczkę, mam nadzieję, uda nam się powiedzieć, zabrałem ze sobą teczkę dzisiaj. Tu są dane wszystkich kosmitów, tak, którzy wszystkich w Polsce kosmitów, rezydują. Którzy są w pokażmy, Polsce, pokażmy teczkę, jest dosyć gruba, jak widzicie. Teczka. Każda kartka to kosmita. Nie, tu jest tylko wybrany pakiet artykułów naukowych, ściśle naukowych, które związane są z projektami poszukiwań cywilizacji pozaziemskich, dlatego że od lat 50., kiedy to noblista Fermi, Enrico Fermi, ponoć, bo to w zasadzie nie jest do końca pewne, on ponoć zadał pytanie, że skoro w galaktyce jest tych kilkaset miliardów gwiazd, skoro już od czasów no może nie samego Kopernika, ale od czasów troszeczkę późniejszych. Giordano Bruno tam jest tym osobnikiem, którego warto wspomnieć, bo on za pytania właśnie o kosmitów spłonął na stosie. Taki był wtedy klimat. Widzicie takie czasy. Wy dzisiaj możecie sobie wpisać kosmici na Ziemi, w Google nic wam się nie dzieje, kiedyś za rozważania na ten temat. No tutaj, tylko no to może warto to przypomnieć, bo to jest postać filozofa, naukowca. Co ciekawe, nie był on per se naukowcem, nie liczył tego wszystkiego, nie tylko liczył, bardziej wyobrażał sobie. Tak, nie? Wyciągał, Giordano Bruno wyciągał wnioski i rozumiał. I tak jak no, wiemy, 1543 to jest rok, w którym Mikołaj Kopernik zmarł, ale w którym wydrukowana też została jego księga o obrotach. Mhm. W tym dziele Kopernik przedstawił swoją hipotezę heliocentryczną ze Słońcem w środku i planetami obiegającymi Słońce naokoło. Co prawda było tam sporo takich z dzisiejszego punktu widzenia nie dość dokładnych rzeczy, natomiast ta książka stała się podstawą te 60 lat później pod zmianę sposobu myślenia. Mhm. I to, co zauważył Giordano Bruno, że skoro Słońce jest gwiazdą, wokół której krążą planety, no to wszechświat był niezwykle duży w tym momencie, bo te wszystkie jasne punkty widoczne na nocnym, rozgwieżdżonym niebie to są inne słońca. To są inne gwiazdy, wokół których też być może krążą planety. I Giordano Bruno no, popełnił ten błąd, pewnie gdyby się zastanowił, to by go nie popełnił, bo on
o tym rozmawiał z ludźmi normalnymi, nie gdzieś w kręgu akademickim, gdzie było kilku myślicieli, bo to nie było niczym niezwykłym tego typu rozmowy, ale w kręgu zaufanych. Natomiast jeżeli on to mówił publicznie, opowiadał o swoich przemyśleniach, no to musiało niestety w tamtych czasach troszeczkę jakąś tam reakcję spowodować, bo on zapytał o te planety i szedł dalej. Skoro tam są planety, to czy na tych planetach mogło się rozwinąć życie? A jeżeli się rozwinęło, to czy tacy osobnicy tam też są? A jeżeli są, no i tutaj był ten kolejny kroczek, który... Mamy problem. Tak, bo czy oni też mają Boga? Czy był kosmiczny Jezus? I czy to tak, i czy ten Bóg, no to zadawał pytania Bruno, czy ten Bóg to jest ten sam, co ten, który jest u nas, czy może jakiś inny, no tego było za dużo. 14 lutego 1600 roku na placu Campo de Fiori Giordano Bruno za swoje herezje spłonął. Natomiast to już jakby nie zatrzymało tej lawiny. To był jeden z tych kamyczków, oczywiście Galileusz się pojawił, który swoimi obserwacjami udowodnił, że Kopernik miał rację, że ten wszechświat rzeczywiście no, zaczyna wyglądać tak, jak wygląda. Potem Herschel badał galaktykę, troszeczkę zapomniano jego badania, 100 lat później jakby ta galaktyka znowu wróciła do łask astronomów. No i w latach, na początku lat 50. wiedzieliśmy, że nasza galaktyka, czyli Droga Mleczna, to jest te kilkaset, 400 miliardów gwiazd, że być może tam są planety, że być może tam są kosmici. Wtedy jeszcze nie było wzoru Drake'a, bo to są dopiero lata 60. Tutaj może wspomnimy, że wzór Drake'a to taki wzór przez pana Drake'a notabene. Francis Drake, tak. Dokładnie stworzony. To jest zwykłe równanie prawdopodobieństwa, gdzie się dodaje do siebie, czy mnoży przez siebie prawdopodobieństwa różnych zdarzeń. Co głównie jest... niewiadome są w tym równaniu, bo nie wiemy, ile jest to znaczy, gwiazd, planet i tak dalej. W tym momencie ten wzór, gdy go Francis Drake wprowadzał na początku lat 60., wtedy nie znaliśmy jeszcze żadnego układu planetarnego poza Układem Słonecznym. Dzisiaj już wiemy, jak to wszystko wygląda. Po odkryciu pierwszych planet przez Aleksa Wolszczana, to był początek lat 90. ubiegłego stulecia, to już ponad 30 lat minęło. No. W przyszłym roku będzie dokładnie 30 lat od publikacji tej Wolszczana Freya, tak. Dokładnie przy pulsarze znalazł jakieś planety. Tak, wokół pulsara znalazł, zresztą też odkrytego przez siebie znalazł układ trzech planet. No i wracając do naszego Fermiego, on rzekomo zadał pytanie, skoro taka duża jest ta galaktyka, skoro jest możliwość, tu jeszcze jedno, w latach 50., kiedy to być może się działo, bo wszyscy jakby taki pewnik podają, natomiast to jest takie prawdopodobne, że on pierwszy to pytanie zadał. Wtedy bardzo popularna była literatura science fiction. Tych kosmitów było wszędzie pełno w popkulturze. Roswell jakoś było. Roswell 47 rok, to zdarzenie też było popularne. Rok czy dwa lata później pierwsze te doniesienia o UFO, pierwsze filmy, które pokazują, po tym okazało się, że to samolot, ale niezwykle ta popularność jakby też UFO. Zaczęło się, zdaje się, w Stanach Zjednoczonych, nie? Tak. Od tych takich, nawet to nie jest tak, bo tu widzimy niemiecki spodek, natomiast to nawet nie były spodki, to były bardziej takie latające skrzydła, co zresztą bardzo podobne do pewnego typu samolotu eksperymentalnego, który był wtedy testowany akurat. Bardzo, bardzo fajnie, żeby już nawiązać do tej popkultury. Tamte lata, 50. i 60., bardzo fajnie ilustruje serial Project Blue Book. Astrofizyk Alan Hynek został jakby powołany na szefa projektu, który ma właśnie pod koniec lat 50. i w latach 60. on prowadził ten projekt, którego celem było wyjaśnianie zjawisk. On był, zdaje się, przez wojsko, chyba przez lotnictwo amerykańskie wynajęty. Ten projekt ostatecznie zamknięto gdzieś na początku lat 70., ale na bazie tych dokumentów, które ostatecznie ujawniono, nakręcony został serial. I są dwa sezony tego serialu. Jeśli ktoś sięgnie, to
Naprawdę mocno polecam. To jest świeża rzecz sprzed 2 lat i sprzed roku. Tak? Jak się nazywa? Sezonu. Projekt Blue Book. A, okej. Okay. Projekt Blue Book. Nie wiem, czy możemy, bo ja wiem, że to kanał Epic Drama, zdaje się, robi i miałem taki pierwszy sezon obejrzałem jeszcze 2 lata temu, potem nie wiedziałem, gdzie to można obejrzeć i w święta Wielkiej Nocy nagle patrzę, że wszystkie odcinki po kolei mi prezentują, także jeden dzień świąt przesiedziałem przed telewizorem i obejrzałem wszystkie odcinki, ale naprawdę fajny ten serial, taki w stylu troszeczkę X-Files, czyli z Archiwum X. Tutaj notabene. Tak, tak, dokładnie o to chodzi i są te klimaty. To polecamy w takim razie. Jeszcze nie widziałem, a już polecam. I kwestia jest taka, że no, zaczęto się zastanawiać, tak? No bo to niby jest to UFO, ale UFO ani wtedy, ani dzisiaj to nie jest traktowane jakoś poważnie. W niektórych kręgach może coś się tam dzieje, teraz wychodzą jakieś plotki. No właśnie, i tu pierwszy przystanek. Ja będę dzisiaj tym adwokatem, kosmicznym adwokatem diabła, tak? Dlaczego UFO nie jest traktowane poważnie? To znaczy inaczej, co takiego jest w tym, nie wiem, złego, skoro to jest możliwe, my istniejemy. My jako ludzie tutaj na Ziemi istniejemy, co już jest idealnym dowodem na to, że życie w kosmosie może istnieć. Tu problem polega na tym, jednak, że... To tylko dokończę, a jednak mam takie wrażenie, że jak się tylko podnosi temat UFO, to w świecie naukowym jest od razu Jezus Maria, dobra, to jest szur, nie? Nie mówię tu o jakichś takich, prawda, akcjach, gdzie naprawdę szurskie, no bo dużo jest tego wszystkiego, nie oszukujmy się wokół tego tematu, ale widzę wręcz, że to jest taki gorący ziemniak, na zasadzie nie dotykajmy go, bo stracimy swoją twarz eksperta na przykład. Skąd to się bierze? Bierze się to stąd, że niestety summa summarum zdecydowana większość przypadków okazuje się wcześniej lub później możliwą do wytłumaczenia zjawiskami naturalnymi, ewentualnie jakimiś dowcipami. Mnie to... ja żyłem w 78 roku. Mamy na mapie zaznaczone tu okolice Lublina. Tutaj 10 maja w 78 roku miało miejsce bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Rolnik ze wsi Emilcin, Jan Wolski, jadąc sobie rano na wozie, tam nagle zobaczył 2 czy 3 kosmitów. Na polanie wisiał ich ten pojazd kosmiczny gdzieś tam, czy był zaparkowany, czy stał. Zabrali go do środka, zbadali, nie wiem, tak... Jest dużo opisów, nawet komiks powstał na bazie tej relacji. Nawet pomnik tam jest, zdaje się. Tak, jest pomnik, który jedna z fundacji zajmujących się tymi tematami postawiła. No i to był taki najbardziej udokumentowany polski przypadek, najbardziej jakby, bo postać tego rolnika, jego charakter, jego jakby badania, to wszystko pokazywało, że on ani nie zasnął, nie był w stanie wyśnić sobie tego. To był taki prosty człowiek, który zrelacjonował coś, a kłamstwo nie było jakby w jego naturze. Niestety, okazało się, i to parę lat temu wyszły dokumenty, że to był żart przygotowany, tak, że to nie było. Trochę mi się też zawaliła ta moja wiara. Ale żart, poczekaj chwilę, żart zrobiony na nim, czy on zrobił sobie żart? Nie. On już nie żyje, on pewnie zmarł w przekonaniu, że rzeczywiście miał do czynienia z kosmitami. Wyszło na to, że zrobiono jemu żart, może niekoniecznie jemu, tam on się akurat napatoczył. Także, że to było takie udawane, tak? To było po to, żeby było głośno. Wtedy też była lawina doniesień o UFO i UFO było modnym tematem, także... A pamiętam te czasy, ja byłem wtedy bardzo małym szkrabem i dosłownie w prasie nawet były takie magazyny, Faktor X, jakieś tego typu rzeczy. Wychodziła gazeta, która się nazywała NOL, bo UFO to po polsku NOL, czyli nieznany obiekt latający. I naprawdę, ja pracując w uniwersytecie jako astronom, pracując też w planetarium, spotkałem się z masą takich doniesień, telefonów, że coś dziwnego na niebie. A w pewnym momencie, no bo jeśli się astronomią zajmuję, to mniej więcej wiesz, gdzie co na niebie jest, gdzie świeci Wenus, że Jowisz jest bardzo jasny, że Księżyc jest blisko pełni, coś takiego. Więc gdy ktoś dzwonił, no to praktycznie od razu mówię, to jest planeta Wenus. Gdy chmury się przesuwają, masz to wrażenie, że
że ten jasny punkt przesuwa się na niebie, jakoś tam zmienia swoją pozycję. Mamy w astrofazie co właściwie tydzień takie jakieś zapytania właśnie o, tak, zwłaszcza jak były Wenus i Jowisz. No, i bardzo, niebie. Naprawdę bardzo dużo tych przypadków da się praktycznie od ręki wyjaśnić naturalnymi zjawiskami, a te pozostałe da się wyjaśnić nieco później, tak? Mhm. Dlatego, że tutaj ta percepcja ludzka... Zauważ, że kiedyś dużo było filmików i dużo było zdjęć. Mhm. Teraz, gdy praktycznie każdy ma w telefonie kamery... Zróbmy wykres, bo to jest dobre, wiem, tak, co chcesz powiedzieć. Weźmy sobie czas na linii. A tutaj ilość zdjęć UFO, aha, i tak dalej. Znaczy tutaj będziemy wzrost jakości naszych aparatów, tak, i tak dalej. Wzrost, nie? Jakości. Wzrost jakości i... idzie tak, a tak idzie, prawda? Liczba zdjęć. Liczba, tak, zdjęć i filmów jest coraz mniejsza. I to, na czym bazujemy, to są te rzeczy. Dzisiaj się wyciąga znowu jakieś takie starsze i analizuje, mhm, doniesienia. Nie ma tych najnowszych, gdzie powinny być. No zwłaszcza dzisiaj w HD, 4K, 8K, 12K, tak, co chcesz, 3D, 2D. Powiększyć dokładnie i nagle się okazuje, że coś, co tam latało, jak powiększysz, jak przeanalizujesz, no to jest jakiś ptak, jakiś orzeł, który krąży, mhm, czy coś takiego. To powoduje, że UFO nie jest przeze mnie traktowane poważnie, a jeszcze jak się do tego dołoży właśnie takie najbardziej fundamentalne pytanie, po jaką cholerę oni tutaj mieliby przylecieć? Żeby nas badać. Żeby, nie? Rolnika wolskiego, żeby mu pasek od spodni się zastanawiać, jak wygląda, tak? To przecież to jest abstrakcja. Przelecieli tysiące lat świetlnych po to, żeby jakiegoś rolnika zbadać? Poza tym można to robić spokojnie z orbity jakimiś, prawda, satelitami. Absolutnie, sprawdzać, tak, wszystko, co się dzieje tutaj. Absolutnie na dole. Tak. Dlatego moje podejście jest takie. To są super tematy. Dla młodzieży, jeżeli was to interesuje, moi drodzy, to interesujcie się tym, ale wyrabiajcie w sobie sceptycyzm i traktujcie te zainteresowania, szczególnie właśnie młodsi ludzie, traktujcie to tak, jak ja to potraktowałem, bardziej bezwiednie może, jako furtkę do nauki, jako furtkę do fantastyki. Mhm. Bo tutaj z tej ufologii właśnie ta nauka czysta się wyodrębniła i nauczyła mnie też wielu takich, czy może takiego krytycznego spojrzenia, mhm, takiego sceptycyzmu. Ja w UFO absolutnie, to dla mnie jest coś, co jest wytworem mediów. Mhm. Tak? I media są dobre w UFO. Tak, media są bardzo dobre w UFO, szczególnie w wakacje. To słusznie zauważyłeś dzisiaj, że wiesz, że tak naprawdę jak chcemy powiedzieć, że jakiś dwóch gości obrabowało monopolowy, a chcemy, żeby się poniósł ten news dalej, to trzeba powiedzieć, że to kosmici obrabowali monopolowy. Tak, no to wtedy tak, zadziała. Wtedy rzeczywiście to zadziała, wtedy wszystkie stacje to podchwycą po to, żeby to zdementować. Tak? Mhm. No to jest takie negatywne jakby odzwierciedlanie, czy robienie fejmu, tak, przez to, że ten fejm jest związany z negacją, to jest rzecz też znana w nauce. Taka jest historia Fred Hoyle. Mhm. Zresztą też napisał książkę SF, Ciemny obłok staje się. On się zajmował materią międzygwiazdową, czyli tymi tam pyłami, mhm, takimi ziarnami materii, która jest między nami a gwiazdami, i światło gwiazd przechodząc przez to powodowało i powoduje w dalszym ciągu, że powstają takie struktury w widmach, które nazwane zostały rozmytymi liniami gwiazdowymi. Taki twór. No i Fred Hoyle zrobił doświadczenie. Wziął bakterie, wysuszył je, zliofilizował, włożył do jakiegoś pomieszczenia, przepuścił przez to światło i zbadał widmo. I mu wyszło, że to widmo, ten brak taki, który tam się pojawia, ten niedobór związany z tym, że ta substancja coś tam absorbuje, że on jest bardzo podobny. Napisał artykuł, w którym stwierdził, że zasuszone bakterie, obłoki zasuszonych bakterii mogłyby bardzo dobrym być tym czynnikiem międzygwiazdowym, który powoduje te dziwne struktury w widmach. Oczywiście natychmiast rzuciła się masa ludzi, którzy zaczęli pisać artykuły, które to dementują. No jakże, suszone bakterie
Jest to jeden z lepiej cytowanych artykułów, a my wiemy dzisiaj, że w świecie naukowym cytacja świadczy o tym, że to zostało przeczytane. Czyli, czyli to, że twój artykuł jest zacytowany, no to powoduje, że jesteś bardziej znany, jesteś bardziej rozpoznawalny. Więc tak, takie krytykowanie spowodowało, że ten artykuł stawał się coraz bardziej znany. Okay. To jest zła rzecz, aczkolwiek to też musimy pamiętać o tym, że mamy do czynienia z tymi krwiożerczymi czasopismami chociażby, które wiesz, udają de facto takie poważne naukowe periodyki. Możesz za pieniądze właściwie tam sobie zamówić dosłownie recenzje, cytowania i, no, i to też są, są te pisma, które rzeczywiście, wiesz, no to jest może inny jakby temat. Odrębny temat, no, bo warto są, napomknieć, ktoś są wydawnictwa, które zarabiają na nauce. Może nie do końca jest to tak, że jakby jest, że zamawiasz sobie recenzję, bo tam ten proces recenzji jest... Ale powiem ci, że są i takie, uwierz mi. Przykład niedawno, jedno z tak zwanych właśnie Predatory Journals opublikowało, to znaczy nawet nie o to chodzi, chodzi o to, że tam nikt tego nie czyta, nikt tego nie analizuje. Gość zajmuje się, jeden taki naukowiec, zajmuje się pisaniem fejkowych takich prac do takich właśnie periodyków, i pokazywaniem, że z czym mamy tutaj do czynienia. Jest cała lista nawet stworzona z takimi tytułami. Tam co prawda czasami te gazety się poprawiają, ten proces recenzji faktycznie wdrażają i jakby z tej listy znikają, ale to jest rzadko. I napisał, że cała pandemia została wywołana przez Zubata, który jest Pokemonem. Rozumiesz, zjedzenie nietoperza, halo, te sprawy. Plus w środku tego było napisane, że prawdopodobnie i tak nikt nie czyta tego, co tutaj jest napisane, bo to jest najprawdopodobniej właśnie te Predatory Journal i to przeszło. O Jezu, to więcej było cytowane. Nie, więc, Więc to jest problem. Do takich pism mi się przyczepiają czasem do z każdego zdania. To jest problem. No niestety, to lepiej jest grupa pism takich astronomicznych, czy wokół astronomii, że są pewne, sprawdzone od lat i wiadomo, że dobrze to działa. No ale o kosmitach. O kosmitach, właśnie. UFO to nie są kosmici. Taką ja stawiam tezę. UFO to jest popkulturowy, dobrze jakby umocowany twór, który pojawia się od czasu do czasu, wokół którego robi się szum. Niektórzy to traktują bardziej poważnie, inni mniej poważnie, ale jest to przede wszystkim pożywka, tak? I oby to była taka pożywka, taka pozytywna, taki pozytywny kopniak, że interesujemy się tym, żeby się zainteresować, że to była planeta Wenus albo Jowisz, tak? I się zacząć interesować astronomią, a lepiej nie popadać w takie poglądy, że to kosmiczny ekstremizm. Ojejku, że to tu przylecieli do nas plejadanie, żeby nas tutaj, nie wiem, jakoś zbawić, albo inni szaracy, żeby nas zjeść, albo jeszcze inni. Zobacz, że to są te same schematy, gdzie poszukujemy pewnych historii kulturowych, takich znaczeń, markerów, nazwijmy to, i przekładamy je po prostu na nasze czasy, nie? Tak samo jak mieliśmy gdzieś jakieś bóstwa dawno temu, które odpowiadały za coś i tak dalej, miały nas zbawić w ten czy inny sposób, czy pomóc, czy obiecywano nam jakieś tam lepsze coś. Teraz po prostu nauka jakby nadbudowuje się na to. No już ciężko jest dzisiaj twierdzić, że Zeus miota piorunami. Jednak mimo wszystko wiemy, jak powstają wyładowania elektryczne. Więc to się troszkę przenosi. Właściwie to jest ta sama historia, która płynie sobie z tym nurtem i jest zmieniana. My potrzebujemy tych niezwykłości. Zresztą o tym jakby tutaj mówimy i poprzednio, i teraz. To są te tematy, które są gdzieś na obrzeżu nauki, które albo próbują udawać swoją sobą naukowość, albo są gdzieś obok, ale wyróżniają się tym, że jest tam ta zagadka, że jest to nierozwiązywalność, że choćby w kwestii UFO wciąż jest, nie pamiętam jak się nazywa ta nagroda, już ufundowana dawno temu, za dowód na to, że UFO to są pojazdy pochodzenia pozaziemskiego. Tej nagrody nikt nie odebrał, mimo że tak słynne te jakieś wzięcia są typu Betty i Barney Hill, typu właśnie Wolski tutaj z Emilcina i inne te sławne przypadki, wciąż niewyjaśnione w wielu sytuacjach, to jednak nikt tej nagrody nie zgarnia, nie ma tych dowodów. Mimo że słyszymy, widzimy w prasie, że tam gdzieś
w Roswell coś się rozbiło, są kawałki, wiesz, materiału, one są niezwykłe, nie wiem, latają jak w lalce ten metal lżejszy od powietrza, ale nikt tej nagrody jakoś nie przychodzi i nie zgarnia, mimo że to są naprawdę już grube pieniądze w tej chwili. Także to powoduje, że ten sceptycyzm jeszcze dodatkowo we mnie rośnie, że UFO fajnie śledzę, ale już teraz tylko jako taki kulturowy symbol tych czasów, myślę, że minionych, bo to już jakby się powoli kończy. Jest mnóstwo dobrych rzeczy, które UFO dało, między innymi Spielberg. Aha, czyli jednak byli i coś dali. Dali natchnienie Spielberg i bliskie spotkania trzeciego stopnia. Okej, okay. Dlaczego akurat to? No nie, bo to jest fajny film o UFO. Sposób, okay. Tak, to jest naprawdę świetna historia, która bazuje wprost na fenomenie UFO. E.T. Kolejny, taki bardzo, jak to się mówi, słodko pierdzący, tak, grający na emocjach. Wiadomo. Myślę, że dzisiaj też ten film robi dobre wrażenie i warto, jeśli ktoś starszy ma małe dzieci, to zamiast właśnie tych Pokemonów, o których wspomniałeś, no to E.T. niech będzie. Tak? Znaczy przede wszystkim E.T. niesie te takie uniwersalne wartości tak, ze sobą. Tak. To jakby jest historia po prostu oparta na kosmicie, ale równie dobrze mógłby to być mały piesek. Ale jest też, skoro już tak wymieniamy, to jest też film, nazywa się Dark Skies. Coś kojarzę. To jest tak, film serial chyba sprzed dwóch lat, zdaje się. I to jest, nie, to film. Jeśli się gdzieś mylę, to pewnie pod filmem to zdementujemy. To jest film o tym, jak kosmici pewną rodzinę sobie upatrują. Aha, to są ci kosmici to są takie szare, takie jakby mgliste postaci, one są gdzieś na granicy wymiarów, one i ostatecznie porywają kogoś. Ale to jest taki film, który też balansuje w narracji na granicy fabuły i takiego wręcz dokumentu. Więc bardzo fajnie zrobiony taki thriller. Dobra, to teraz mam pytanie w takim razie. Dalej będę tutaj tym kosmicznym szarakiem adwokatem. Skoro tutaj jakby mamy potwierdzenie, że rolnika po prostu z rolnika zadrwili, ktoś tam sobie zrobił dowcip, tak. Ale pytasz, po co ci kosmici mieliby nas badać w ten sposób i tak dalej. Owszem, to jest bzdurne, to jest bez sensu. Sami już dzisiaj na naszym poziomie rozwoju, gdybyśmy mieli jest badać inną... Jest jedna taka teoria, ale o nich później. Okej, okay, że gdybyśmy mieli badać, wiesz, jakieś organizmy na innej planecie, zrobilibyśmy to inaczej, po prostu sensownie, a nie na zasadzie sprawdźmy pasek zaraz, tego. Zaraz nie? Do Lema i okay, dobra, pogadamy to porozmawiamy o tym, jak sensownie to zrobiliśmy u Lema. No właśnie, bo zastanawiam się jedno, może to po prostu są kosmiczne nicponie były, które przyleciały, tak jak my mamy rozwydrzone dzieci. Jak my się czasami za dzieciaka bawimy mrówkami, tak one mogłyby się bawić nami. A skąd te mrówki? Czyżby Zajdel? Nie, wyjście z cienia. Tam miałem kolegę, który się bawił mrówkami. Słuchaj, wyjście z cienia to jest genialna książka. Zresztą wszystkie książki Janusza Zajdla są świetne, ale tam jest fabuła oparta o to, że Ziemia jest nagle zagrożona jakimiś pociskami, no i tajemnicza rasa kosmitów nas chroni. No i ziemianie tak przyjmują ich, a oni zaczynają wdrażać swoje porządki. No to bo tak oni są nieomylni, bo i wszyscy ich słuchają i to jest, no tam ostatecznie okazuje się, że to są jakieś takie owadzie stworzenia i to są właśnie takie wyrzutki z swojej cywilizacji, no, właśnie, które nie informują centrali, tylko tutaj niestety doją strasznie tą ziemię. I a druga rzecz, i tak zobacz, to wygląda. Nie wiem, czy kojarzysz komiks Polcha i kto z nim zawsze? Parowski Polch i Rodek. Parowski i Polch. Ale to Funky Kowal? Nie mówię o Funky Kowal, mówię o Ekspedycji. Ekspedycja to, oparta jest tam luźno na jakimś tam, prawda, wymysłach Denikena chyba. Tak, to jest Deniken i tam Arnold Mostowicz pisał scenariusz. A Polch chyba zdaje się rysował, tak? Dobrze kojarzę? Dobrze tak. Kojarzę. I tam była bardzo fajna rzecz. Tych, którzy nie wiedzą, no to chodzi o to, że kosmici, jakby taka zaawansowana cywilizacja zdolna do podróży międzygwiezdnych, przylatuje na Ziemię i na wiele innych planet, gdzie prowadzi eksperymenty. Znalazła lokalne, najbardziej zaawansowane, nazwijmy to umysłowo, zwierzęta. W tym przypadku były to jakieś tam pierwotne, naczelne, jakieś tam małpy i genetycznie doprowadziło do tego, że powstał gatunek ludzki. No i teraz, cała ta cywilizacja zarządzana jest przez superkomputer, przez taką, prawda, Gaję, to on się jakoś tam nazywał, S chyba, ten komputer, coś takiego. No i cóż, i ten komputer
prawda, wysyła te ekspedycje, każdą planetę gdzieś tam sobie ustawia tak, jak ten eksperyment ma być przeprowadzony i wysłał w tej ekspedycji i tych dobrych, nazwijmy to, kosmitów, którzy gdzieś tam, prawda, robią sobie te eksperymenty i wysłał też Satama. Satam to był taki, no, brzmi już jak Satan, prawda? Bo to fajnie się przenikało tak, że niby te wszystkie on troszkę się przeciwstawia, tworzy no właśnie, jakby taką odrębną dokładnie, gałąź, on tak. Chciał jakby zwodzić ludzi ten nowy gatunek na manowce, czyli wszystko tak. Co złe podpuszczał, tak jak tak, prawda, tak, tak. Biblijny szatan podpuszczał nas do tego złego. No i żeby było ciekawie, to nie było tak, że on się przypadkiem tam znalazł. On był wysłany celowo też przez ten superkomputer, bo tak sobie to wykoncypował, że mamy z jednej strony tych, którzy chcą rozwijać jakby tutaj ten nasz gatunek, ale bez tego wystawienia na czynnik tego zła nie byłby kompletny, nie? No tutaj jest ten dualizm. Więc też mamy znowu w tej historii, ja czyli nawiązuję tutaj, wiesz, po prostu historią do tego, o czym mówisz, że mamy dlatego, też właśnie dokładnie ten sam schemat. W opowieściach o UFO mówi się o tych zielonych dobrych i tych szarych złych, tak. Mówi się o... Zły. Ten jest zły, tak. Jest ten szary, jest, ten jest szary. Są też, ale wiesz co, spotkałem w filmie jednego szarego, który był fajny i dobry, zabawny. Polecam... Bardzo mocno polecam film pod tytułem Paul. O takim kosmicie ze strefy, uciekinierze ze strefy 51, który no, naprawdę potrafi rozbawić i trochę tak. Jest film jest brawurowy. A jeszcze jeśli... To mniej więcej tak jakby Rafał Pacześ był kosmitą i uciekł gdzieś tam, albo jakiś inny stand-uper, nie? Tak, jest, Paul jest bardzo sympatycznym i komicznym. Jest sympatyczny, komiczny, dwóch bohaterów to są fani fantastyki, też autorzy fantastyki, tacy Brytyjczycy, trochę nieudacznicy i to wszystko bardzo fajnie się rozgrywa. Także jest troszeczkę tego UFO w kulturze, ale to... To jest kultura. To jest kultura, tak. I tutaj dlatego tam, gdzie się pojawia ta pop w nazwie tego tej serii, to jest właśnie ta ufologia. Ja bym tamtą ufologię widział, że to czyli... jest X-Files, że to są te seriale czy takie czy inne. Czy UFO to są nowe trolle, czarownice, ogry, smoki? Być może. No, ludziom jest potrzebna ta tajemnica, jest potrzebne coś, co będzie nieosiągalne. Dla niektórych jest to osiągalne, ale to tu choroby psychiczne i jakieś nawet nie choroby, żeby tu nie obrażać tych, którzy może wydaje im się, że widzieli UFO, ale też no niedoskonałość wchodzi, naszej nie? percepcji, nasza to niewiedza prawda. Stuprocentowa też powoduje, że my możemy coś dostrzec, czego w istocie nie ma. Zobaczcie, jak często w ciemnym pokoju gdzieś nam się jakiś cień pojawia i my nie wiemy, co to jest. Okazuje się, że to jest jakiś mebel, coś tam zza okna świeci. Dokładnie. Więc my bazujemy generalnie na naszej rzecz. Percepcji, na naszych zmysłach. Co widzisz? No tu, no buźkę, tak, uśmiechniętą buźkę. A to tylko dwie kropki, tak, właściwie nawias, tak, nie? Tak, to jest dokładnie to, że zdaje sobie, się pareidolia się to nazywa. Tak, że my sobie dorabiamy historię, a teraz w momencie, gdy ta historia, teraz zobacz, została bardzo mocno podrasowana w latach 40. i 50. przez literaturę fantastyczną, przez komiksy, które powstawały, przez te paperbooki, które masowo były pisane przez wielu autorów i sprzedawane głównie w Ameryce, to była głównie anglosaska literatura, to sprawiło, że ludzie zaczęli właśnie dostrzegać wokół siebie te elementy literackie, gdzieś coś się pojawiło, wystarczą jakieś drobiazgi, że nie wiem, przy tym balonie, tak, który się rozbił, że się pojawiło jakieś wojsko czy coś, no bo to był wojskowy sprzęt i już obrosło to taką legendą, że dzisiaj naprawdę wiele osób wierzy w to, że rzeczywiście, wiesz, strefa 51 jest. Jest, można sobie wygooglać w Google Maps czy Google Earth, zobaczyć, jak to wygląda. To są zabudowania, to jest cały kompleks wojskowy, ale to jest kompleks militarny. To tam
Żadnego hangaru 18 nie ma. Tam testowali przede wszystkim najnowocześniejsze maszyny latające F-117A. I one są takie właśnie UFO-podobne. Zdaje się, no tak, latające skrzydło właśnie. Tamte technologie były i to było to, co widzieli ludzie. Natomiast wiesz, strefę 51 ostatecznie przeniesiono do strefy podobno 52, gdzie indziej, bo już po prostu tak często ludzie tam przyjeżdżali, że nie byli w stanie żołnierze pracować. No tak. No to... i teraz tam jest po prostu zwykły, chyba zdaje się, hangary i po prostu no, taka baza lotnicza. Natomiast... No właśnie, no właśnie. Myśl zgubiłem. Dobrze, kontynuuję, skoro, spróbuję sobie to przypomnieć. Bo skoro, no, bo teraz możemy jakby wejść w te tory takie bardziej myślę, poważne. Mhm. Troszeczkę bardziej poważne. Nie no, myślę, no, że skoro, jak najbardziej poważne. Skoro nie ma dowodów, że oni tu są, że byli, chociaż tych dowodów tam wszędzie niby widać, no bo piramidy kto zbudował, tak? Nie, no nie bo, dałoby bo rady. Coś tam, tak, nie dałoby rady. Nie dałoby rady, człowiek nie jest w stanie zbudować piramid, także ten, tak samo Akropol na przykład też musieli kosmici zbudować, ale przecież kto by to tak zbudował. Tak, to jest Pałac przecież... Kultury też mi się wydaje podejrzany, nie? Weź to tak. No to grubo... ci kosmici ze wschodu zbudowali. Budowałeś tak. Kiedyś mur, murowałeś, to nie jest takie proste. No ja wiem, że weź... to nie jest takie proste. A tu zobacz, i te posągi wielkie. Aha. Nie no, drwimy trochę, wiadomo, ale... No ale prawda jest taka, dobrze. Że nie doceniamy bardzo swoich przodków. To teraz właśnie można wrócić do tych lat 50. I gdzie jest to UFO, gdzie jest człowiek, który w miarę trzeźwo myśli i nie wiem, być może nie do końca tak poważnie, tylko troszkę cynicznie zadaje to pytanie, to gdzie oni są, tak? Mhm. Gdzie oni są? Co oznaczało może w tamtych czasach, udowodnijcie mi, że UFO to są kosmici. Czyli nasze pytanie z początku, gdzie tak. Ci kosmici? Gdzie ci kosmici? No i tutaj, szarzy tacy. I tutaj pojawia się właśnie sporo różnych dywagacji na temat tego, dlaczego my ich nie widzimy. Mhm. No i jakby to pytanie Fermiego, ono uruchomiło wyobraźnię, może nie wielu naukowców, ale pewnej części, między innymi wspomniany już dzisiaj Francis Drake, on 59 rok, to były pierwsze obserwacje wykonane przez Drake'a. One były zainspirowane, bo on obserwował linię neutralnego wodoru, 21 cm, 1420 MHz promieniowanie. Czemu ta linia wodoru? Bo to jest bardzo się często pojawia. No tutaj jest kwestia taka, że promieniowanie radiowe to jest to promieniowanie, które dociera z kosmosu do Ziemi. Mhm. Ale ono nie dociera całkowicie. To znaczy inaczej, atmosfera ziemska jest takim bardzo dobrym izolatorem dla fal elektromagnetycznych, z wyjątkiem okna optycznego. Dzięki temu widzimy słońce, które świeci, widzimy gwiazdy nocą, o ile nie jest pochmurno, i okno radiowe. Przy czym znowuż, to okno radiowe, ono jest dla nas otwarte dla fal o długości od kilkunastu metrów do mikrofal. Im bliżej jesteśmy mikrofal, tym bardziej jest to pochłaniane przez ziemską atmosferę i potem zapod czerwień, prawie nie dociera do Ziemi, zapod czerwienią otwiera się znowu to okno światła widzialnego, po czym ono się zamyka gdzieś tam w okolicach ultrafioletu. I to też bardzo dobrze, bo ten ultrafiolet no nie jest, zbyt dobry nie jest dla nas zbyt dobry i dobrze, jeśli atmosfera go chroni. No i w połowie lat 50. powstała praca, która... Ale co z tym wodorem? No już do tego mówię. Powstała praca, która pokazuje właśnie, jak wygląda nieprzeźroczystość atmosfery. No i tam wykazano, że w tej dziedzinie mikrofalowej, w tych falach centymetrowych, że tym najlepszym oknem jest właśnie to okno w okolicach 21 cm, w okolicach tej długość linii neutralnego wodoru, bo po jednej stronie mamy już hydroksyl OH, które pochłania, i wodę. Woda to jest... Dobry pochłaniacz. Dobry pochłaniacz. I tutaj też, żeby pewne rzeczy też odczarowywać, tak? Woda odpowiada w atmosferze za ponad 70% efektu cieplarnianego. To, że mamy efekt cieplarniany, to jest przede wszystkim para wodna w atmosferze.
Więc powinniśmy się z tego generalnie cieszyć. Ten dwutlenek węgla, który jest teraz tak demonizowany, on oczywiście jest, oczywiście ludzie w nadmiarze go w tej chwili produkują, natomiast to jest, to nie jest tak ważny gaz cieplarniany jak para wodna. Okay. Więc my bardziej powinniśmy się chyba w tą stronę iść. Okazało się i w tym artykule pokazano, że te długości fali są bardzo dobre do obserwacji, że one są jakby fajne. To jest fajne. Taka luksfera w atmosferze. Tak, taka dodatkowa przeźroczystość, no bo zakładano wtedy, że nadawać sygnały będzie ktoś z powierzchni, to będzie je wysyłał w kosmos, a my będziemy je odbierać, więc tam jakby punkt widzenia był taki, które pasma byłyby najlepsze dla organizmów, dla ludzi, dla istot, które żyją na podobnej planecie i mają podobną technologię. No i podobną atmosferę. I podobną atmosferę. I wybrano właśnie ten przedział jakby częstotliwości, dlatego Frank Drake, kierując się tym, właśnie odbiornik w paśmie L skierował na dwie gwiazdy. De facto wokół tych gwiazd on miał nosa, bo odkryto planety też, ale to znacznie później. Ale to w ten sposób sobie rozumiem, bardzo mocny filtr narzucamy co do ewentualnych cywilizacji technicznych. My sobie narzucamy filtr, no bo jeszcze raz, teraz ja bez tego możesz? Proszę bardzo, tylko ty nie napiszesz nic. Aha, bo to jest ten, tak. To może na tym spróbuję. Po prostu tutaj ci dam. Tak, ja bym to narysował. Jeżeli, o tak, nie wiem czy to będzie widać. Kamil, widać? Jeżeli tutaj jest długość fali, tak? No to im dłuższa fala, tutaj mamy fale radiowe, tak? Tutaj jest radio, tu gdzie jest fala bardzo krótka, mamy promieniowanie X, no i promieniowanie gamma, powiedzmy, tak? Gdzieś w tym miejscu jest promieniowanie widzialne i to jest to pierwsze okno. Tutaj mamy IR, tak? To jest podczerwień, tego nie widzimy, to jest jakby izolowane i tutaj zaczyna się kolejne pasmo, które znowuż się kończy gdzieś tam w obszarach kilkunastu metrów. Czyli atmosfera tutaj jest dla nas przeźroczysta w jedną i w drugą stronę. Im krótsze fale, tym większa nieprzeźroczystość, im dłuższe, tym większa, bo to z kolei jonosfera. Tu działa woda, tu działa jonosfera. Czyli tutaj mamy jedno okno, tu jest drugie okno, które możemy wykorzystać w astronomii, prowadząc obserwacje z Ziemi. No i właśnie tutaj w tym oknie stwierdzono, że to pasmo gdzieś w okolicach 21 cm, że ono będzie najlepsze z punktu widzenia kogoś podobnego do nas, kto nadaje, i nas jako istoty, które odbierają. To jest Okej, czyli to jest dobra rzecz, jeżeli szukamy właściwie naszych jakichś pobratymców takich biologicznych, bo jeżeli coś jest bardziej od nas różne, to już na przykład niekoniecznie będzie wykorzystywało to pasmo. Tak, bo właśnie tutaj ten ból, może być inny. Ból polega na tym, że my... Wypiłem ci kawę. No, bardzo dobrze. Że my bardzo antropomorficznie i antropocentrycznie, to dziwne słowa takie, nie wiem, które jest poprawne, antropocentrycznie patrzymy na sprawę. My niestety, ale rzadko kiedy się zastanawiamy, nawet teraz, szukając planet, gdzie mogą być oznaki życia, my szukamy tych planet, gdzie jest woda, gdzie jest para wodna w atmosferze, gdzie są podobne warunki, czyli planety. No właśnie. My cały czas, to tak brzydko zabrzmi, ale cały czas robimy pod siebie, tak? My to wszystko konstruujemy pod siebie. I tutaj właśnie pod siebie i pod kątem naszego sposobu myślenia, naszego sposobu postrzegania, ale i też naszej biologii. I to jest ten, wydaje mi się, duży błąd, jaki popełniamy. To nawet było takie pytanie od jednego z naszych patronów właśnie na temat tej naszej percepcji, bo my pod tym kątem szukamy, ale z drugiej strony, czy my w tej naszej ograniczonej percepcji w ogóle jesteśmy w stanie pomyśleć, jak inaczej może wyglądać życie i szukać czegoś innego, czy to się mija chyba z celem, jakby szukać czegoś nie wiemy czego. Ale przynajmniej próbujmy, no bo teraz znowu, wracając do Francisa Drake'a, on zaczął ten cały cyrk. W latach 60. projekt OZMA, potem parę innych radioteleskopów się w to włączyło, w latach 70. troszkę NASA
dało pieniędzy, bo zamknęli ten projekt Apollo, tak? Mhm. I jeszcze nie były inne uruchomione, więc troszkę jakby zobaczyli, że to jest też PR-owo dobre. Potem na nowo się to rozkręciło w latach 80. Dzisiaj te projekty, które są powiązane z poszukiwaniem cywilizacji pozaziemskich, są to projekty mocno wspierane przez i narodowe agencje, ale też przez prywatnych darczyńców. Tutaj wystarczy wspomnieć jeden z dużych instrumentów, który został zbudowany głównie w celu poszukiwania obcych cywilizacji, to jest Paul Allen teleskop. Teleskop, który został ufundowany przez Paula Allena. A to nie jest ten Paul od filmu, tylko to jest współzałożyciel Microsoftu. Okay. Także, może to ten sam. Tak, może ten sam. Trochę grubszy, trochę inaczej wyglądał. Natomiast i to jest projekt, który też astrofizykę robi, zatrudnia radioastronomów, ale główne moce przerobowe, jeśli tak można powiedzieć, są skierowane w stronę skanowania nieba po to, żeby jakiś tam sygnał uzyskać. No oczywiście mówi się o tym sygnale wow, tak, który nie wiadomo co to jest, więc nie ma co mówić, można wspomnieć. Ten sygnał niedawno, który radioteleskop w Perks odebrał, tak, ten australijski radioteleskop, też nie do końca wiadomo co, ale, no, ale jest jakiś sygnał zanotowany, który rzekomo ma jakieś tam elementy, które mogą go sytuować jako sygnał sztucznie nadany. I znowu, ja... Ale kiedyś tak było z pulsarami. Tak, z pulsarami było tak, ale pulsary, to jest kwestia naprawdę bardzo krótka, bo sytuacja z pulsarami była taka, że w 1967 roku, 28 listopada, pani Jocelyn Bell, pracując przy radioteleskopie w Cambridge, odkryła sygnał, który powtarzał się regularnie co 1,3 sekundy, takie piki. I to był sygnał na tyle niezwykły, gdy zmierzono odległości między tymi pikami, okazało się, że one są tak regularne, że podejrzewano ten sygnał przez jakiś czas, że jest to sygnał pochodzenia sztucznego. No i tutaj okazało się, że wiedza zwycięża, bo gdy pojawił się i zaczął analizować ten sygnał opiekun pani Jocelyn Bell, profesor Anthony Hewish, to Anthony Hewish znał pracę z 1934 roku, którą napisał Bade i Zwicky, takich dwóch astrofizyków dosyć znanych. W tej pracy oni napisali o gwiazdach supernowych. Że pokazali, że w czasie wybuchu supernowej może powstać taki zwarty obiekt. I on to skojarzył. No i tak się zaczęła historia pulsarów i gwiazd neutronowych i obserwacji tych właśnie gwiazd neutronowych, które przyniosły bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy od fizyki materii skondensowanej aż po kwestie emisji, badanie materii między gwiazdą. No pulsary to jest po prostu, kiedyś może o tym porozmawiamy jakby oddzielnie. Ale to był sygnał, to bardzo krótko żyła ta hipoteza, tylko moment, że to są LGM, Little Green Men, tak. Zresztą napisano nawet na tym jednym z wykresów LGM. Może też być grey, nie? No może być grey, ale wtedy zielone ludziki, to były w modzie zielone ludziki. A nie czemu? I może miedzi mają dużo. Może mają dużo miedzi, a może są fotosynteza, nie? Bo może. Ludzie mchy. Mówi się czasem ty grzybie na kogoś, nie? Tak, to oni jadają na mchu. A jeżeli to odwrotnie powiemy, to będzie... W sumie jak u Strugackiego, tak? I generalnie u braci Strugackich. U braci Strugackich, czyli Piknik na skraju drogi. No to jest powieść fenomenalna i ja bardzo polecam. Nie mam tutaj jej, ale to jest sytuacja, która pokazuje tą naszą też bezsilność wobec kosmitów. Kosmici przylecieli, wylądowali w pewnej strefie, tam byli przez jakiś czas i polecieli. A po nich został śmietnik. Syf. No i stalkerzy... Kosmiczny bajzel. Tak, i stalkerzy ruszają tam, żeby te różne artefakty i tam mnóstwo się dzieje, jakieś anomalie grawitacyjne, dziwne rzeczy.
bardzo polecam, bo to jest naprawdę jedna z ciekawszych książek, jakie zostały napisane, ale znowu, jako mówiąc o kosmitach i o tych przekazach od kosmitów, no bo przez pewien czas był tylko nasłuch. Mhm. Potem próbowano wysyłać sygnały, ale to bardziej chodziło tutaj o jakieś takie propagandowe, nie wiem, nagłośnienie pewnych sytuacji, więc ten słynny sygnał z Arecibo, też te plakietki, które się pojawiły na sondach Pionier 10-11. Ale to był też taki trochę PR ze strony, tak, to był PR, żeby zainteresować ludzi nauką bardziej. Carl Sagan, który był wtedy już człowiekiem dosyć znanym, on wszedł w latach 70. w kolaborację z Francisem Drake'em i to oni dużo rzeczy zrobili po to, żeby troszeczkę nagłośnić temat, mm-hmm. żeby ten temat nasłuchu radiowego przede wszystkim stał się troszeczkę bardziej nośny. Ale niestety, w tym czasie głos zabrał Stasiu. Stanisław, tak, Stanisław Lem zabrał głos z książką Głos Pana, tak? Mhm. A to jest świetna rzecz. W której to jest książka, niektórzy mogą ją uznać za nudną, niektórzy mogą uznać za zbyt naukową, bo tutaj dużo jest takich rozważań matematycznych, fizycznych. Natomiast no tutaj cały czas odwołujemy się do Lema, tego Lema, bo jest Lema. Tak, i tutaj Lema, bo jest rok 2021, a więc rok Stanisława Lema, więc tutaj o tym trzeba też pamiętać. Lem. Drogą, Głos Pana to jest dobra lektura na odczarowanie Lema, jak ktoś po bajkach robotów uważa, że jest zbyt infantylny, bo takie głosy też słyszałem, więc tutaj w drugą stronę zupełnie będzie. No to lepiej, no Cyberiada też jest fajna, bo jest też taka wesoła, ale dużo poważniejsza, tam jest mnóstwo filozofii. W bajkach robotów też jest to drugie dno, tam wszystko niesamowite. Jest, ale niektórzy tak twierdzą, więc to będzie dobry wybór. Odebrany zostaje sygnał z kosmosu. I mimo, że najwybitniejsi naukowcy zostali zaangażowani, mimo zaangażowania, nie wiem, komputerów, matematyków, różnych tych ludzi od lingwistyki, od języków i tak dalej. Czarodziejów, tak, nie wiem, zaklinaczy. Tak, więc zjeżdżają się ten czarodzieje, zaklinacze. Więc nie udaje się. To jest ta książka, która, jak ja ją przeczytałem, Już wtedy już się bardzo interesowałem astronomią, jeszcze też było właśnie to SETI gdzieś tam się pojawiało i mówię, no jak to? No jakże to? I to był też ten taki trigger w głowie, który mówi, przecież on rzeczywiście we wszystkich książkach, Lem we wszystkich książkach te kontakty traktuje podobnie, że my nie będziemy w stanie zrozumieć kosmitów, a nawet jeśli dojdzie do porozumienia, to się skończy absolutnie nie tak, jakbyśmy chcieli. Mhm. Nawet jeśli będziemy podchodzić do kosmitów z sercem na talerzu, tak? Czy jak to się mówi? Może lubią serduszka. Tak, to może lubią serduszka, to może oni sobie nie życzą, tak? Mhm. To może oni są tak jak ta sąsiadka, co my jej robimy zakupy, a ona trzask drzwi nam przed nosem i mówi gwiazdki, tak? To jest właśnie to, że no Lem nam otwiera troszkę oczy i pokazuje nie tylko tą książką Głos Pana, ale przecież Solaris, Eden. Tam z tych książek aż bije niezrozumienie tej obcej inteligencji. Ocean w Solarisie jest inteligentny, próbuje się jakoś z nami porozumieć, ale my nie wiemy, co z tym zrobić. Nie jesteśmy w stanie, jesteśmy za głupi. I jedyne, co nam przychodzi do głowy, to atomówki jakieś, albo rentgenem go, czy promieniowaniem. Zabijmy to, póki nie złożyło jaj. Tak, dokładnie. To jest taka prosta odpowiedź. Także tutaj to jest właśnie jedno, że ci kosmici, i pod to możemy oczywiście podłożyć bardzo wiele takich ciekawych zagadnień, bo albo odbierzemy sygnał, ale go nie zrozumiemy. Albo już odebraliśmy, albo oni ciągle nadają, bo są równie mili jak my, ale my technologicznie jesteśmy w przedszkolu wciąż. Mhm. Nam się wydaje, że jesteśmy tacy wspaniali. Czy my opanowaliśmy oprócz fal elektromagnetycznych jakiekolwiek inne sposoby komunikacji? Mówi się o tej komunikacji splątaniowej, tak, o tych
to się nazywa ansible w literaturze SF, to co wymyśliła Ursula Le Guin, to co bardzo dobrze jest i mocno eksplorowane przez Orsona Scotta Carda w tym cyklu o Enderze. Mhm. To są te urządzenia do natychmiastowego kontaktu dzięki właśnie fizyce splątania kwantowego. No ale to jakby wiemy, że to trochę takie naciągane jest. To jest naciągane. Komunikować się tak nie da. Ale kto wie, może... Przynajmniej może z tego punktu, gdzie teraz jesteśmy, wydaje się, że raczej nie. Fale, to co jakiś czas temu tu poruszaliśmy, ta czasoprzestrzeń, te wormhole, te grawitony, które mogą się... No są te pewne teorie mówiące o budowie czasoprzestrzeni, mhm. tak jak model Wheelera, które sugerują, że każdy punkt czasoprzestrzeni może się widzieć z każdym. Mhm. Czyli my moglibyśmy to jakoś modulować przesyłać informacje. No tak. To są takie rzeczy, które są, wiesz, na granicy fantastyki, no ale... A to ja mam pytanie od razu, może będziesz wiedział. Mamy interferometry laserowe w tym momencie, takie jak na przykład LIGO czy Virgo. Tak. One odbierają fale grawitacyjne pochodzące z bardzo ekstremalnych wydarzeń, takich jak łączenie się czarnych dziur, gwiazd neutronowych i tak dalej. No i w tym momencie, podczas takiego procesu, ta czasoprzestrzeń jest bardzo mocno zaburzana. I później my widzimy te bardzo delikatne już fale, które gdzieś tam miliardy sobie lat świetlnych, na przykład, czy miliony lat świetlnych leciały. Ale czy my na obecnym etapie, mając te super tłumiki, prawda, zwierciadła na nich zawieszone i interferometry laserowe, bylibyśmy w stanie wykryć jakąś komunikację grawitacyjną? Czy to jest jeszcze nie te rzędy wielkości czułości? To jest dokładnie tak samo, jak swoimi urządzeniami Heinrich Hertz pod koniec XIX wieku nie byłby w stanie wykryć promieniowania naszych telefonów. A to jest dokładnie ten sam rodzaj promieniowania, tylko że tutaj sposób modulacji, sposób upychania informacji w falach radiowych jest zupełnie inny, zupełnie jakby, który jeszcze 100 lat temu wymykał się technikom, osobom, które się falami radiowymi zajmowały. Mhm. Czyli my dzisiaj być może możemy sobie pomyśleć o falach grawitacyjnych, modulowanych w jakiś odpowiedni sposób, ale ani nie mamy dostatecznie czułych przyrządów, ani nie mamy możliwości odczytania tych informacji. Mhm. Być może tutaj krąży masa informacji, tak jak w tej chwili tutaj jest mnóstwo fal radiowych, które tam i sam krążą i przenoszą informacje. Być może te zaburzenia grawitacyjne związane z rozchodzeniem się fal grawitacyjnych może też są źródłem informacji i może dla kogoś jest absolutnie dziwne, dlaczego my tego nie jesteśmy w stanie zobaczyć, poczuć, bo mają takie zmysły, bo mają taki mózg, tak? I takie tam ciężarki w mózgu, które ale to czują. Wyobraziłem sobie coś strasznego teraz, bo że budujemy wyjątkowo czułe urządzenia typu LIGO czy Virgo, zaczynamy odbierać, nagle okazuje się, że staje przed nami otworem świat nowy, pełno informacji, tak jak mówisz, jesteśmy zalewani wręcz, można powiedzieć, w magistrali jakiejś informacyjnej kosmitów. Jemu jest coraz mniejsza powtórka. Dokładać lema. Będę dokładał lema. Dorzuć lema. Tak, dorzucam lema, żeby Słuchaj, się kosmita... i wyobraź sobie, że odkodowujemy to, patrzymy, a to kosmita szuka żonę. Wydanie galaktyczne, tak. Nie? To jest teraz koszmar, który mnie będzie nawiedzał. No to jest na to miłych snów. Polecam, nie? Mam nadzieję, że jest gdzieś jeszcze do kupienia ta książka albo do znalezienia. Charles Stross, Accelerando. Mhm. To jest książka, która ekstrapoluje nasz dzisiejszy jakby stan naszej wiedzy, ekstrapoluje i accelerando, i to jest to przyspieszenie takie niezwykłe. Tu przede wszystkim chodzi o komunikację, o szerokopasmowy internet, o integrację z internetem. Tam na początku, żeby nie spoilerować, główny bohater jakby traci gogle takie i jest zupełnie zagubiony, tak? Bo jest takim specem od pewnych spraw związanych z internetem i ten brak kontaktu z siecią powoduje, że on jakby w katatomię jakąś wpada wręcz. Mhm. Tak się ta książka zaczyna, a potem jest coraz szybciej. W pewnym momencie dochodzi tutaj do takiego dosyć przełomowego wydarzenia. Umysł langusty zostaje zeskanowany w całości i wprowadzony do sztucznego
do sztucznego mózgu. Do wirtualnej takiej przestrzeni komputerowej. No i ta langusta, która wcześniej była jakby zamknięta w puszce tych nerwowych splotów tego zwierzątka, nagle zaczyna ewoluować w sposób eksponencjalny, powielać się i w pewnym momencie langusty żądają dla siebie terenu, swoich praw i niezależności. I jakiś czas później człowiek też przechodzi podobną metamorfozę, czyli skanuje się i przechodzi do świata wirtualnego. I do czego zmierzam? Pierwsza wyprawa kosmiczna, jaka tu w tej książce się odbyła, to był pojazd wielkości tego kubka z komputerem bardzo potężnym, który stanowił cały świat dla pasażera, którym był zeskanowany jeden z tam z bohaterów. Mhm. I lecąc gdzieś, oni polecieli do jakiejś anomalii w pobliżu jakiegoś białego karła, już nie pamiętam jakiego. I tam okazało się, że wokół tego białego karła tą anomalią jest hardware, który okazuje się być routerem galaktycznej sieci. O kurde. I oni się wpinają i nagle I dopiero wtedy, gdy człowiek stał się istotą postludzką, wirtualną, w tej książce dopiero był w stanie nawiązać kontakt z innymi postludźmi. To jest też jeden z argumentów mówiący, dlaczego ich nie widzimy. Mhm. I tutaj chciałbym nawiązać też do drugiej książki Lema, w której jest... Dorzućmy Accelerando. Accelerando dorzućmy, tak. To jest kolejna książka, bardzo smutna. Powiem wam, że to jest chyba ostatnia powieść Lema z tego, co kojarzę, Fiasko. I w tej książce samo to, że główny bohater dwa razy umiera, tak, to już jest smutne. Przynajmniej za drugim razem był już doświadczony. Ale to niech to będzie takim bodźcem, żeby tę książkę wziąć i ją przeczytać. Tutaj docieramy. Leci na mnie, tak. Spać mu się chce, bo już przynudzamy trochę. Może da. Lecą bardzo krótko. Lecą na planetę, gdzie żyją, planeta Quinta. Quintanie żyją, z którymi nie ma żadnego kontaktu. Nie wiadomo, jak wyglądają, nie wiadomo, co się dzieje. Są te badania tej planety i takie dziwne jakby zagęszczenie, bo ci Quintanie wyraźnie nie chcą się kontaktować. Ludzie chcą tego kontaktu, chcą go wręcz na siłę. Jak to oczywiście my, to dochodzi jak do wymiany informacji, ale ta wymiana informacji doprowadza tylko do wzrostu agresji. Mhm. Kończy się to bardzo smutno, tak? Kończy się to dosyć... To już musicie sobie przeczytać. Fatalnie, musicie to sobie przeczytać, ale to też pokazuje, że nie wszyscy chcą się kontaktować, nie zawsze nasze dobre chęci są dobrze odbierane, nie zawsze to, że mamy uśmiechnięte twarze jest dobrze odbierane, bo to, że lew do nas podchodzi i tam jakoś tego, to nie znaczy, że on nas nie zje za chwilę. No tak. Więc tutaj się pojawiają takie właśnie elementy, ale to, co w tej książce, na co zwraca uwagę Lem, bo to jest książka, w której jest dużo, dużo kartek, na których Lem pewne rzeczy wykłada niejako. A mianowicie, cywilizacja ludzka od momentu, kiedy uzyskaliśmy zdolność nadawania sygnałów i taką świadomość cywilizacyjną, gdzie zyskaliśmy tą świadomość, że być może tam są jakieś inne istoty w kosmosie. Kiedy to miało miejsce? W latach 30., 40., 50., no bo wtedy Fermi zapytał. Ile czasu od tego upłynęło? 70 lat. 70 lat. Ile jeszcze cywilizacja ziemska będzie trwała? Drugie tyle. 60. Trzecie tyle. No niechby jeszcze z 500 lat. Mhm. To raptem dostajemy tych niecałych 600 lat. To jest 600 lat świetlnych i teraz biorąc pod uwagę to, że my potrafimy się póki co komunikować tylko przy pomocy fal elektromagnetycznych, no to pokazuje nam, że my możemy teraz wysłać sygnały nie dalej niż na te 300 lat świetlnych. 300 lat świetlnych, żeby myśleć o tym, że jakaś odpowiedź dotrze. Bo najprawdopodobniej jak dotrze odpowiedź, to nas albo nie będzie, albo już będziemy w takiej fazie cywilizacyjnej, że nas to w ogóle nie będzie interesować.
Lem już... na to zwraca uwagę. Mhm. Nie ma kosmitów, nie widzimy ich, nie mamy kontaktu, dlatego że się mijamy. No bo teraz zobacz, Słońce, Ziemia ma 4,5 miliarda lat. Słońce 5 miliardów lat. Cywilizacja akurat teraz jest. Równie dobrze, bo tam niektórzy sugerują, że gdyby nie tam jakieś katastrofy naturalne, to może dinozaury by się przekształciły w jakieś istoty rozumne. Dinozauroidy. Tak, jest coś takiego i są takie hipotezy. Więc mogła być cywilizacja już wtedy na Ziemi. Jaszczury. Jest w tej chwili. Może się za chwilę tu wszyscy wyniszczymy i odrodzi się i będzie za miliard lat kolejna cywilizacja. Ale to w dalszym ciągu są takie błyski. Mhm. Czyli jakbyśmy mieli mapę galaktyki, to można by pokazać w bardzo przyspieszonym tempie, gdzie powiedzmy milion lat trwa sekundę, że się pojawiają tu błysk, tam błysk, ale one nigdy nie są w tym samym czasie. I gasną. I gasną. I zanim ktokolwiek coś zrobi, to już go nie ma. Czyli tak zwana hipoteza wielkiego filtra, tak? Się tak, no to jest po prostu, to jest filtrowanie poprzez niemożność przekroczenia tej granicy, jaką jest prędkość światła. Mhm. I dlatego my ich nie widzimy, dlatego ich nie ma, a jeżeli coś nawet nasze radioteleskopy zarejestrują, no to jest gigantyczna szansa. Najprawdopodobniej fakt będzie taki, że nadawców już dawno nie będzie. Że przejdą w fazę osobliwości technologicznej, czyli będą już poza jakby percepcją kogoś takiego jak my. Albo my przejdziemy w tą fazę i będziemy poza percepcją kogoś, kto się interesuje kontaktem. A o podróżach szybszych niż światło będzie nasz kolejny odcinek, czyli drugi odcinek tej właśnie serii Pop Science, także koniecznie obejrzyjcie. To jest jedna jakby rzecz, czyli to, że cywilizacje i te momenty istnienia cywilizacji w takiej formie i na takim etapie zaawansowania, który daje szansę kontaktu, one najprawdopodobniej nie trwają zbyt długo i są na tyle mocno porozrzucane w ramach naszej Drogi Mlecznej czy Wszechświata, to już w ogóle, że te kontakty niestety nie są można powiedzieć wręcz brutalnie, że są wykluczone. Mhm. Przynajmniej dzisiaj, przynajmniej w takim stopniu, w jakim my sobie to wyobrażamy. A cały czas, podkreślam, to jesteśmy przywiązani do fal radiowych. Jest jeszcze jedna rzecz, o której też mówi się, no bo trzeba powiedzieć wyraźnie, że albo założymy, że oni nie istnieją, tak? Że jest inteligentne życie jest niszczone przez jakąś konkurencję, tak? No bo to może tak być. Też tak może być. Że coś takiego wygląda. Inteligentne życie, to zresztą patrząc na naszą cywilizację, że dosyć szybko dąży do samozagłady, czyli tak naprawdę, że inteligencja jest czymś, co powoduje, co wyklucza inteligencję, że bardzo szybko się wygasza, że jeszcze szybciej te cywilizacje umierają i wtedy rzeczywiście możemy założyć, że ich nie ma. Możemy założyć też, że... Wiesz, z drugiej strony zobacz, no mamy możliwości wytępienia się już od dekad właściwie i dalej jednak tu jesteśmy mimo wszystko. Boimy się tego, że nowe technologie, nowe bronie masowego rażenia będą w stanie zniszczyć na przykład od tak po prostu całą planetę, ale jednak teraz już mamy możliwość przetrzebienia się straszliwie. Tak. I jednak to się nie wydarzyło, więc może jednak da się ten filtr przejść i pójść dalej. Może. No, powiem ci tak. Ja znowu jestem, jeśli chodzi o naszą cywilizację i obserwując to, jak ewoluuje nasza cywilizacja, to ten etap naukowo-techniczny, czy tego technicznego zaawansowania, który trwa i eksponencjalnie rośnie, warto popatrzeć też na rozwój technologii informatycznych, jak one się zmieniają, jak one w gigantyczny sposób przyrastają. To choćby to prawo Moore'a, które mówi o tym przyroście mocy obliczeniowej i stopnia złożoności
podzespołów komputerowych, są inne też prawa, które pokazują, jak rozkładają się jakby moce obliczeniowe, jak z tego korzystamy. Jesteśmy na progu, ja to zawsze studentom powtarzam, żeby się tym mocno interesowali, bo jesteśmy na razie na progu, ale to już jest taki próg, który już, no, już stoimy jedną nogą w tym drugim pokoju komputerów nowego typu, komputerów kwantowych, które no, co prawda nie będą dobre jako te elementy, które liczą, tak? Czyli to, co robią dzisiaj komputery klasyczne, ale będą znacznie lepsze, jeśli chodzi o takie logiczne wyciąganie wniosków, o modelowanie, o snucie domniemywań, że coś jest lepsze, a coś jest gorsze. Czyli tak naprawdę, tak jak fizyka kwantowa opiera się o prawdopodobieństwo istnienia czy nieistnienia pewnych możliwości, tak samo komputery kwantowe. To jest też niesamowite, bo no ja zawsze to mówię tak, że jeżeli mamy 10 drzwi, to komputer klasyczny, żeby wybrać właściwe, to każde po kolei musi otworzyć i dopiero jak te 10 będzie otwarte, to dopiero wtedy wraca do tych, których się mówi, te są właściwe. Komputer kwantowy widzi wszystkie od razu i mówi te, z dużym prawdopodobieństwem. To nie znaczy, że ma rację, ale to oznacza, że to prawdopodobieństwo jest bardzo duże, więc tu jest ta różnica. I rozumiem, że robi się wiele różnych pomiarów, wiele wyników uśrednia i wtedy tak naprawdę jesteśmy zbliżeni do rzeczywistości. Tak, to jest, ale suma summarum, niektóre problemy rozwiązuje dużo szybciej. Dzisiaj nawet istnieje chyba coś takiego jak supremacja kwantowa, czyli są takie problemy, które najpotężniejsze komputery klasyczne nie są w stanie rozwiązać w czasie krótszym niż czas życia Wszechświata, natomiast komputery kwantowe rozwiązują je natychmiast. Więc to już działa. I żeby jakby pokazać ten rozwój i to wszystko, to niestety też z jednej strony jest ta nauka, jest ta technika, która jest fenomenalna, z drugiej strony jest rozum, który, no to przykro mówić, tak, ale przynajmniej w tej naszej cywilizowanej części świata widać, że staje się coraz krótszy. No, jeżeli ktoś nie wierzy, to bardzo proszę, włączcie sobie wiadomości w dowolnym kanale, tak, i obejrzyjcie, i zobaczcie, tak, te gadające głowy i to, te programy, które są serwowane, to przecież jest, to pokazuje słabość naszej cywilizacji. Tak? Jest taki film Mike'a Judge'a, Idiokracja, nie wiem, czy widziałeś. Tak. Świetne studium tak naprawdę społeczeństw różnorakich, zwłaszcza takich właśnie rozwiniętych, gdzie mamy do czynienia z tak zaawansowaną technologią w pewnym już momencie, że ludzie, ich myślenie jest zbędne na pewnym etapie, aż się Maciej obalił. Zbędne jest, wywołasz jakiś konflikt międzygalaktyczny. Nie, no to jest tak, to zaraz przylecą i dokładnie, będzie naszych bijesz? Tak. Chodź, chcemy tylko pogadać. Słuchaj, w każdym razie w Idiokracji mamy już taką dekadencję ludzkiego myślenia, że nie jest ono potrzebne, bo wystarczy, że telewizja jest i zapycha nam nasze umysły, a robią wszystko za nas maszyny, ale oczywiście maszyny zaczynają się psuć, nikt nie jest w stanie tego ogarnąć i gość, który był bardzo przeciętny z ilorazem inteligencji, nagle okazuje się po 500 latach, że jest w ogóle najinteligentniejszym człowiekiem na Ziemi. Ale tak to wygląda niestety i wiesz, to też... Też pokazuje, dlaczego tych kosmitów może nie być, no, może oni siedzą i oglądają właśnie kosmita szuka żonę. To jest scenariusz, który jest póki co, tak długo, jak długo nie będziemy mieli próbki jakiejś, to każda ewentualność jest równie prawdopodobna. I możemy sobie mówić, że wiesz, obcy nie zdążyli jeszcze odpowiedzieć, ale ludzie nie słuchają w odpowiedni sposób. To są te jakby, oni istnieją, ale komunikacja jest niemożliwa. To jest równie prawdopodobne. Tak samo jak prawdopodobne jest to, co opisuje w swojej trylogii, to jest wspomnienie o przeszłości Ziemi. Tutaj akurat zabrałem drugi tom ze sobą, bo on troszkę odwołuje się do tych sposobów komunikacji. Cała trylogia napisana przez chińskiego autora Si Shen Liu, to jest ten sam autor, który napisał opowiadanie Wędrująca Ziemia,
jest film chiński, taki monumentalny, no o tym, że ziemię, całą Ziemię się zabiera gdzieś tam w kosmos. I lecą. Ale to, to powiem ci tak, to jest, bo było dużo krytyki gdzieś tam w internecie, ale ja zawsze zadaję pytanie, czy wy znacie sposób myślenia Chińczyków? Chińczycy są jakby inną nacją, oni inaczej postrzegają świat. Oni właśnie nie są tak zindywidualizowani jak ludzie z naszego kręgu kulturowego, tylko oni są w stanie poświęcić się. My to znamy. Kiedyś to poświęcenie, honor, takie hasła dzisiaj nic nie znaczą, kiedyś były ważne. Dla grupy, dla rodziny można było umrzeć. Chińczycy dla społeczeństwa, tak, są w stanie to zrobić, są w stanie się poświęcić w całości. Dlatego trzeba przez pewien pryzmat patrzeć na literaturę tworzoną przez Si Shen Liu. To Cixin Liu, takiej znajomej Chińce, pytam ją, czy zna książki Cixin Liu. Ona nie wiedziała, o co chodzi. Dopiero jak doszliśmy, to Si Shen Liu. Także, a to jeszcze trzeba te tony odpowiednio. Tak, on jest tak naprawdę Liu Si Shen. Tak? Liu to jest imię, bo imię w Chinach jako drugie się podaje. Ja pozdrawiam moją siostrę, ona się chińskiego uczy i właśnie te tony różne. I to tak. Po prostu, no, wow. Córka też mocno jakoś ją tam, nie wiem, tak wzięła na chiński. I nawet powiem ci taką wódkę chińską. I ona z Kubana przeczytała te krzaczki, tak? Jak to on już się obala, tak, to lepiej, wiesz, żeby nie słyszał. Nie. Ale dobrze, do rzeczy. Ciemny las. Tu jest wyłożona historia ciemnego lasu, w której autor też próbuje nas przekonać, żeby się nie wychylać. No bo jeżeli wiemy, że w lesie są groźne zwierzęta, wilki, niedźwiedzie, lwy, no to przecież nie chodzisz po lesie z latarką i nie mówisz tutaj, tutaj. Albo wiesz, że w lesie jest mnóstwo innych osobników, ale nie wiesz, czy wśród nich są tacy, którzy nie będą chcieli cię zabić. No to świecąc latarką powodujesz, że on nie musi nawet się ukazywać, nie musi nic robić, tylko wycelować i strzelić. I to jest ta teoria ciemnego lasu, że być może te inne cywilizacje już to wiedzą, że my wysyłamy sygnały, my tutaj, wiesz, radiowo jesteśmy głośni. Ale skąd to mają wiedzieć? To trochę takie naciągane jest, bo zobacz, żeby to wiedzieć, musieliby w jakiś sposób mieć dostęp do, nazwijmy to, międzygalaktycznej sieci internetowej. No to już Accelerando pokazało. O kurde, nie? Zobacz, planeta tak. XYZ została właśnie eredykowana, bo nie wiem, żniwiarze przylecieli, tak, prawda, i ją zniszczyli. No jest teoria... Teraz dobrze się obalił. Jest teoria... On pokazuje, kto ma rację po prostu. Jest teoria, która też mówi, że ci kosmici już dawno są, gdzieś są w pobliżu, nie ujawniają się. Na milczenie. Tak jak Liu Si Shen opisał, to jest też Proxima, tak? To jest też planeta, która gdzieś krąży i tamci są zaawansowani, mają dosyć dziwny cykl życia, bo to się wiąże z tym układ trzech ciał. Problem trzech ciał to jest pierwszy tom. I oni chcą zaatakować Ziemię jako idealne miejsce do mieszkania. Wysyłają takie wielowymiarowe twory do podglądania. I w tym momencie, powiem tak, książka, tyle jest pomysłów, polecam tę trylogię. Nie zawsze jest to łatwe do przeczytania, ale jest naprawdę znakomite i pokazuje te możliwe formy kontaktu, nie zawsze takie fajne, gdzie dużo, dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Natomiast mówiłem o tej teorii ludzkiego zoo. Że jesteśmy pod jakąś tam opieką w jakimś kloszu. Czyli ekspedycja. Jesteśmy obserwowani, ale obserwowani nie tak jak w ekspedycji, w tym komiksie, o którym wspomniałeś, gdzie ci kosmici, tak, oni byli wśród nas. Oni wyrzeźbili tą kryształową czaszkę, tak, która się okazała być jakimś wzmacniaczem, czymś. Oni nam pomogli te piramidy budować, czyli byli de facto. Tutaj w tych teoriach, które usiłują to przedstawić jakoś tak bardziej naukowo, ci kosmici gdzieś są, ale są niewidoczni. Oni nie chcą zostać odkryci, ale jednocześnie obserwują nas. Tak, to jest dokładnie tak samo, jak pan Attenborough gdzieś tam obserwuje te mrówki, no to siedzi w jakimś takiej budce, żeby te zwierzęta go nie widziały, ale on je widzi.
No, prawda jest taka, że jeżeli chcemy przeprowadzić eksperyment, to musimy mieć warunki zbliżone do naturalnych tak bardzo, jak się tylko da. Inaczej eksperyment będzie niemiarodajny, no bo to my będziemy de facto wpływać na jego przebieg, a chcemy jak najmniej wpływać na przebieg eksperymentu i jego wynik. Więc tutaj się kłania pierwsza dyrektywa, zdaje się, ze Star Trek to była chyba. Czyli nie nawiązywać kontaktu z cywilizacjami, które jeszcze nie osiągnęły tej pierwszej prędkości warp, tak? Czyli że mogą podróżować między gwiazdami. I ma to sens, no bo zresztą było to pokazane w jednym ze Star Treków tych nowszych, gdzie oni po prostu obserwowali jakąś cywilizację i w pewnym momencie się musieli ujawnić, bo musieli uciekać stamtąd. No i w tym momencie nagle religia, która była na danej planecie, wtedy oni sobie tam w coś wierzyli, takie te prymitywne, prymitywni autochtoni, nagle zaczęli wierzyć w Boga, którego przedstawiali jako właśnie kształt statku kosmicznego. Gdzieś tu mieliśmy Enterprise'a, o, proszę bardzo, więc tak jakbyś, nie wiem, chrześcijanie krzyż nagle zamienili na taki symbol, nie? No, to coś w tym guście było. W ten sposób to może wyglądać. No i więc też jeżeli jest, faktycznie na przykład istnieją, to pewnie by się nie ujawniali, żeby nie zaburzać tego eksperymentu. Mówimy tu teraz o hipotezie tego zoo kosmicznego, tak? No, jest jeszcze, ale to już taka bardziej chyba kwestia związana z fantastyką, gdzie są, gdzie przylatują, gdzie okazują się być przyjaźni, gdzie tych młodszych braci w rozumie chcą w jakiś tam sposób nagrodzić. Tutaj Marek Oramus napisał trzeci najazd Marsjan, taką niejako kontynuację Wellsa, gdzie nagle wszyscy otrzymują to, co chcą, tak, prezenty. O, to bardzo źle. Chcesz pralkę, dostajesz pralkę. Aha, chcesz coś. I wiesz, i takie jest, no, nie wiadomo skąd, nie wiadomo co, a to jest, potem się okazuje, że to jest tylko narzędzie służące do zniewolenia. Zresztą Marek Oramus, znakomity pisarz, moim zdaniem najlepszy wśród żyjących jeszcze, oby jak najdłużej, polskich pisarzy, on tam dosyć inteligentnie jakby pokazuje przez pryzmat fantastyki, jak to się wszystko dzieje we współczesnej cywilizacji, jak my jesteśmy zniewalani przez materializm i przez to wszystko, co się dzieje. To prawda, no, z jednej strony gdzieś tam cena za bezpieczeństwo jest gdzieś tam utrata wolności do pewnego stopnia, to tak musi działać. Natomiast też był taki serial, nazywał się V, chyba po prostu V. Visitors. Tak, i był Visitors, a nowy taki remake nowy jest był V, chyba, ale on był taki też, trochę tam, powiedzmy, też jakoś bardziej. Jako Visitors się to oznaczało. No i tam faktycznie też przylecieli, a teraz widzisz, masz rację. Bo Visitors to byli ci jaszczuroludzie, którzy pod postacią ludzi byli na Ziemi. W drugiej odsłonie też była dokładnie ta sama sytuacja. Były te ich centra, gdzie oni leczyli ludzi, przyjmowali i tak dalej, ale to wszystko... To dawali to, czego potrzebujemy. Tak, masz raka, już nie masz raka. Tak, to wszystko był tylko, ale to wszystko był tylko pozór. Tutaj też mam koniec dzieciństwa. Niedawno ta książka się została wznowiona. Człowiek już jest na granicy podboju kosmosu, gdy nagle pojawiają się statki obcych. I na początku jest pewna niepewność, ale potem ci obcy pomagają wprowadzić nowe porządki. Pomagają jakby ludziom, jest entuzjazm niesamowity, ale to znowu jest tylko pozór, tak? Bo to jest tylko taka przykrywka pod działania dużo bardziej perfidne, dużo bardziej, dlatego ten koniec dzieciństwa. To też jest naprawdę bardzo dobra książka i bardzo polecam Artura Clarka, zresztą nie tylko to. Ja wrócę na chwilę do tego pytania naszego patrona Pawła o tą naszą percepcję, bo ja mam cały czas wrażenie, że my tak sobie tworzymy kosmitów, nie? Wiesz, na zasadzie to jesteśmy my, tylko w tych spotkach. To jesteśmy my z tymi technologiami i to my przenosimy tak naprawdę to bycie człowiekiem, to całe spektrum, które jest, na te organizmy, które tak naprawdę mogą być zupełnie inne. Te nasze motywacje przenosimy na nich. To jest znowu, wracając do naszego Stanisława Lema nieodżałowanego, Stanisław Lem jest naprawdę jednym z nielicznych autorów, którego wyobraźnia poniosła w te rejony, w których był w stanie
stworzyć na nowo wizję kosmity, że to nie jest kowboj biegający z pistoletem, że to nie jest rasa jaszczuroludzi czy rasa jakichś owadoludzi, tak jak to przedstawiane jest w wielu space operach, tylko są to zupełnie inaczej, nie tylko wyglądające, ale zupełnie inaczej odbierające inteligencję. Niezwyciężony i ten rój tych roboto-owadów, tak? Zaczyna tam atakować, tak? To jest jakby kolejny przejaw. Cywilizacja Edenu, gdzie tak naprawdę ci astronauci, którzy przypadkiem rozbijają się na tej planecie Ulema, nie są w stanie zrozumieć. Ja pamiętam, jak pierwszy raz to czytałem, a to była moja pierwsza książka Lema, Eden, jak udali się tam, tą rakietę ogarnęli na początku swoją i udali się w wyprawę i znaleźli coś w rodzaju fabryki, gdzie coś było wytwarzane, opis był tak sugestywny, że po prostu ja o tym śniłem, ale tam to wszystko było bezsensowne z punktu widzenia ludzi. Tam nie było żadnego sensu, żadnego celu, nic. Więc to było niezwykle obce, absolutnie, absolutnie inne. Jesteśmy bardzo aroganccy w tym naszym podejściu, nie? Tak, bo my myślimy, że to, że ci kosmici, i tu wracamy właśnie do UFO. UFO jest odzwierciedleniem nas, bo to są albo ci źli, którzy nas chcą tutaj zniewolić, albo ci dobrzy, którzy nas chcą tam chronić, zieloni, szarzy, tak to najczęściej się przedstawia. Mają latające spotki i tutaj nas obserwują, czasami badają. Co to w ogóle ma być? To jest tak naiwne i tak w porównaniu ze Stanisławem Lemem, który no tam o UFO pewnie nie miał dobrego zdania i o całym tym problemie, w porównaniu z wieloma autorami, o których dzisiaj tutaj mówiłem i do których dzisiaj książki przedstawialiśmy, to jest po prostu banał jakiś. Dlatego UFO to jest coś, co to jest wymysł na potrzeby gawiedzi. No przepraszam, że tak mówię, ale tych, którzy się tym akurat interesują, jeszcze raz podkreślam, warto się tym interesować pod warunkiem, że włączymy myślenie, a nie będziemy przyjmować bezkrytycznie informacji typu Hillary Clinton adoptowała dziecko kosmitów. To wiadomo, że to jest jakiś fake i wiadomo, że to jest zrobione, ta informacja jest zrobiona po to, żeby napędzić sprzedaż takiej czy innej gazety. Mhm. Mnie właśnie cały czas zastanawia, bo kosmici, nie wiem, czy będą mieli wzrok taki jak my. Niby no, mówi się i próbuje się, ale znowu, biorąc za centrum pępek wszechświata naszą planetę, pokazywać jak na innych planetach, jak w innych miejscach wyglądałyby organizmy, ale one są tylko i wyłącznie ekstrapolacją tego, co mamy na Ziemi. Wiesz co, jest takie stwierdzenie bodaj Alberta Einsteina, chociaż jemu się bardzo dużo cytatów różnych przypisuje, że szaleństwem jest robienie wciąż tego samego i tego samego i tego samego, licząc na inny efekt. Tak. A my robimy wciąż to samo i to samo. Najpierw Ziemia była w centrum wszystkiego, Bóg stworzył Ziemię, tu jest najważniejsze, po czym przychodzi taki Kopernik, pokazuje że nam to, że bzdura, cep w twarz. Potem tak. Galileusz, kolejny cep w twarz. Potem przychodzi na przykład taki właśnie Maxwell, cep w twarz, to potrójny. Tak. Potem przychodzi, nie wiem, chociażby na przykład Hubble. No. Potem przychodzą fizycy kwantowi, chociaż razem właściwie przyszli. I cały czas dostajemy te cepy i cały tylko, czas jednak próbujemy... Jest jeszcze coś, ja nie będę tego rozwijał, bo to jest moja taka... Ale widzisz to, nie? Że cały czas dostajemy nie, jakby raz jest... za razem takie po prostu ale, zasadzie ale tak jest, nie jest. Jest coś innego, co jest coś takiego jak pobożne życzenie i samoziszczająca się przepowieść. Że jak my dostatecznie długo będziemy w coś wierzyć, to my to stworzymy. Mhm. Tak, to jest tak jak w mechanice kwantowej. Ty jesteś, bo ja na ciebie patrzę. Mhm. Chcę wzrok, to ciebie już nie ma. Nie ma cię, po prostu nie ma. Ale patrzy na ciebie kamera, więc jeszcze jesteś. Trzeba by tutaj wszystkie kamery wyłączyć i już by ciebie nie było. Mhm. Więc w ten sam sposób ja mogę mentalnie stwarzać różne byty.
I być może my stwarzamy te byty, na razie w takiej formie bardzo okrojonej, ale kto wie, może to się zmaterializuje. Memetycznej, no jakbyśmy w nanotechnologię poszli, to można by było takie cuda robić. Jeszcze chciałbym zarekomendować, jeśli tutaj Państwo... Jeszcze tylko przypomnę, bo tak rzuciliśmy taką pożywkę, już widzę w tym momencie na teorie różne spiskowe i nie wiem, kwantowe uzdrawianie i tak dalej, chodzi cały czas o... fizykę, cząstki zderzają się ze sobą, bla, bla, bla. Tak. To nie jest tak, że prawda, ja sobie pomyślę, że tu kawa zaraz będzie i ona się już tutaj pojawi. Chciałbym jeszcze zarekomendować, też o kosmitach, też książka, która troszeczkę przewraca na głowie ten mit pierwszego kontaktu, te space operowe banialuki, że oni są albo dobrzy, albo jest wojna, my wygrywamy, bo nam ktoś tam pomógł, takie różne bzdury. Miło się to czyta, ale to trzeba też patrzeć na to jakoś, że nie jest to do końca takie wartościowe, to jest po prostu czytadło. Chociaż teraz każde czytadło jest dobre, nie? I warto przed snem zamiast tego, zamiast telefonu, komputera, to jednak książkę chwycić. Ale jeżeli już chwytać, to porządną książkę. I tutaj Peter Watts, znany w Polsce autor, napisał taką książkę, która nazywa się Ślepowidzenie. To jest książka o pierwszym kontakcie z kosmitami, którzy są absolutnie inni. Tutaj też nie będę, choćby jedna rzecz, jedna taka fizjologiczna. Peter Watts, Ślepowidzenie. Tu występują wampiry w tej książce. Kosmiczne? Ale jak przeczytasz jakie i skąd się wzięły, to jest absolutnie fenomenalne. To jest science fiction, tak? To nie jest jakaś bzdura. W każdym razie, znaczy bzdura, no, świetnie opowiedziana historia science fiction. W każdym razie kosmici, którzy tu występują, oni widzą nasze, jakby są w stanie wykorzystać nasze defekty, a nasz defekt polega na tym, jest taki, że teraz to nagrywamy ile klatek na sekundę? No 30 możemy więcej. Nasze oczy rejestrują w tempie około 20 klatek na sekundę. Nasza fizjologia powoduje, że to jest mniej lub więcej, ale sygnały z taką częstotliwością są przetwarzane przez nasze mózgi. Więc jeżeli teraz ty masz 20 klatek na sekundę, tak? I gdybym ja teraz 20 razy na sekundę wychodził z tego miejsca i wracał, to mógłbym trafić w ten obszar, w którym nie rejestruję. Ty mnie nie rejestrujesz. Ja jestem, ale mnie nie ma. To było coś innego. To się nazywa właśnie ślepowidzenie, bo tutaj wychodzi Peter Watts z takiej kwestii fizjologicznej, kwestii związanej z naszą fizjologią wzroku i tam pokazuje... I to ktoś wykorzystywał to, żeby się ukrywać przed wzrokiem. Tak. Są takie istoty, które między innymi tym nas zaskakują. Tak? No tak, tylko tutaj już ciężko by było, bo musiałyby się bardzo szybko poruszać. Nie? No one mają pewne, bo to są takie ośmiornicowate, które potrafią tam jakby. No ale fakt, no może to jest akurat coś takiego, co ciężko nam gdzieś tam przetworzyć, że mogłoby istnieć. Trochę, bo to jest znacznie głębsza ta książka, więc warto tę przygodę przeżyć, zresztą każdą z tych dzisiejszych. Jesteśmy pewnymi procesami chemicznymi też, jakby nie patrzeć, które zachodzą w naszych organizmach i jestem w stanie sobie wyobrazić... Jesteś pan baterią. Jestem w stanie sobie wyobrazić na przykład istoty, które w ten sposób... Chociaż pytanie, czy moglibyśmy na takiej płaszczyźnie działać, ewoluując w zupełnie innych miejscach, ale zakładając, że moglibyśmy, jestem w stanie sobie wyobrazić istoty, które byłyby w stanie faktycznie w pewien fizjologiczny sposób, na przykład wytwarzając pewne substancje chemiczne, wpływać na nasze zachowanie. Oczywiście, że mogłyby. No skoro, są takie na Ziemi. Skoro my mamy obcych, jakieś drobne glizdy, które w momencie, gdy wejdą ci do mózgu, to dostaną się do twojego układu nerwowego, to mogą spowodować takie czy inne zachowania. Defekty zachowania, tak? Że nagle masz jakieś tam skłonności dziwne, tak? Zaczynasz zachowywać się jak jakiś opętany człowiek. Więcej czy coś w tym powiem, stylu. Glisty jak glisty, bakterie. Są przecież normalnie naukowe badania, dokumenty na ten temat i tak dalej, że nasza flora bakteryjna, mikrobiota tak zwana, która sobie jelita grube zasiedla, wpływa na to, czy będziemy tyli, czy nie. Wow. Co więcej, przeszczep flory bakteryjnej od otyłej osoby, która na przykład całe życie jest otyła, do osoby szczupłej. Znaczy na ludziach tego nie robili, wiadomo, to są nieetyczne badania, na myszach to robili. I nagle myszy nabierały tendencji do tycia. O.
bo w ten sposób zaczynała się zmieniać gospodarka chemiczna organizmu. W drugą stronę to działa? Być może, ale to są właśnie po to te badania, żeby... No to dobrze, bo to może by pewien problem cywilizacyjny został łatwo rozwiązany. Myślę, że wiesz, że tak to działa. Zobacz, bakterie, które tak naprawdę, można powiedzieć, że my jesteśmy pojemnikami na bakterie i to one często właśnie decydują o tym, w jaki sposób działamy, więc jestem w stanie sobie wyobrazić obcych, którzy też mają taki wpływ na przykład, nie? W ten czy inny sposób. O ile faktycznie są na tym samym oparci, co my, no bo tutaj dochodzą inne I tutaj dochodzimy właśnie do tego, znowu wrócę do Lema, tej książki akurat nie ma na tym stosiku, ale Solaris, myślący ocean. Mhm. Ocean taki galaretowato, jako plazma to jest czasami przedstawiane, gdzie tworzą się na nim jakieś takie dziwne twory, dziwne takie rodzaje falowania i to jest ta forma komunikacji, ale jednocześnie ten ocean wpływa też na umysły tych osób, które są w bazie nad Solarisem, że pojawiają się takie fantomy i to one są bardzo rzeczywiste, one są widoczne. Mhm. To jest... I wracamy do komunikacji. My tak. Nie rozumieliśmy tego oceanu. Tak, on nie chciał dla nas źle, tylko komunikował się w taki sposób, w jaki był w stanie się dokładnie z nami próbować komunikować. Dokładnie. No, a my w pewnym momencie też takie mieliśmy pomysły agresywne właśnie u Lema. Podobnie w tym fiasku, tam to już jest zupełnie moim zdaniem upadek, tak? No bo my za wszelką cenę nie odpuścimy, my musimy się skontaktować, tak? My musimy, to jest jak taki natrętny pijak, który cię ciągle tam nagabuje. Tak, albo akwizytor, więc to też jest bardzo smutna wada naszej ziemskiej cywilizacji, która jest, może my nie powinniśmy szukać na siłę tego kontaktu. Z drugiej strony, jakby nikt na siłę nie szukał, to nikt by nigdy się nie skontaktował. No to jest inna sprawa, no ale mija 60 lat aktywnego przeszukiwania kosmosu przyrządami, które mieliśmy i mamy pod kontrolą, mamy dostępne radioteleskopy głównie. I fiasko. I fiasko, i nic. Dwa sygnały, które są gdzieś tam podejrzane, tak? Słynny sygnał WOW, który nie wiadomo co i jak, i ten sygnał PERKS, o którym tu wspominaliśmy. To na koniec mam pytanie, to po co szukać tych kosmitów? Myślę, że dla lepszego nastroju chyba. Jeżeli znajdziemy życie, które gdzieś się rozwinęło, to poprawi nasze samopoczucie, to może to też by zmieniło jakby cywilizację, gdyby się okazało, że jakiś sygnał dotarł, tak jak w kontakcie, że daj Boże, by udało nam się choć coś odczytać, choćby, nie wiem, jakąś sekwencję zakodowaną w tym sygnale, to byśmy się jako cywilizacja chyba lepiej poczuli. No bo po cóż innego? No żadnych, nie sądzę, nie będzie żadnych materialnych tutaj aspektów. Nie sądzę, żeby jakiekolwiek duchowe aspekty z tego wyniknęły. Mm-hmm. Tak, no bo... Ja się obawiam, że nic by z tego nie było, wiesz? To byłby fajny news, wiedzielibyśmy, który by nam spowszedniał, bo nam bardzo szybko wszystko powszednie. Lądowania na Księżycu spowszedniały już po trzecim właściwie. Tak. A byłby tutaj ten sam kazus, co w przypadku śmierci papieża. Pamiętasz, co się działo? Wszyscy kibole razem. No to było prawda? Tak, coś, tak. Tam, coś moment, tam. Ile to moment, trwało? Tydzień? Po czym był koniec. Tak? No. To tak jak, obawiam się, że tak byłoby samo, w ten sposób. Tak samo katastrofa smoleńska też przez moment była taka narodowa żałoba, a potem jeszcze bardziej to podzieliło gdzieś tam ludzi. No niestety. Więc wydaje mi się, że my mentalnie musimy dojrzeć i to jest ten czas, który musi upłynąć i pytanie, czy nam tego czasu wystarczy, żeby się zmienić. No myślę, że nie, bo jeżeli będziemy znowu patrzeć na rozwój naszej cywilizacji, to są, tak, z jednej strony jest ten rozwój technologiczny i dążenie w stronę transhumanizmu, te wszystkie jakby ułatwienia, sztuczna inteligencja, która się pojawia, no to jest może ten obcys, który będzie pierwszym, z którym się porozumiemy. Sztuczna inteligencja. Nie mówię, że sztuczna inteligencja będzie obcym, tylko ona będzie stworzonym przez nas obcym, z którym trzeba będzie się jakoś dogadać, a może się nie uda, może sztuczna inteligencja stwierdzi, że ludzie jej przeszkadzają. Ale o SI to sobie porozmawiamy w jednym z kolejnych odcinków. No, myślę, że tak, bo to jest też, temat też literacko jest to niezwykły temat i mocno eksplorowany.
Jest dużo książek, które pokazują, jak ta sztuczna inteligencja mogła. Filmów zresztą też ostatnio parę ciekawych się pojawiło w ostatnich latach, nie mówię, że ostatnio wczoraj. Więc jest tutaj o czym rozmawiać, a te obce cywilizacje. No zostańmy przy tym naszym infantylnym Marsie i Wellsie, który nasłał Marsjan na ludzi w swojej książce, co zostało pokazane też w paru filmach. I przy Macieju. Tak. No dobra. No ten akurat bardziej mi przypomina pola i to takiego... Szalonego pola. Szalonego pola, także... Słuchajcie, tak zostawiamy pesymistycznie na koniec, ale słuchaj, to piszcie w komentarzach, może wy macie inne podejście, może macie jakieś ciekawe przemyślenia i też warto będzie o tym podyskutować tam właśnie w sekcji komentarzy, a w opisie macie książki, o których dzisiaj tutaj rozmawialiśmy, jeżeli będziecie chcieli sobie je przeczytać. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, a kolejny odcinek o prędkościach szybszych niż światło, a właściwie tak, Z prędkościami większymi od światła i znowu sporo literatury się pojawi, sporo fantastyki, bo temat naukowo jest taki troszeczkę rozważany, natomiast bardzo dużo się pojawia wykorzystania tych naukowych dociekań w literaturze. A mam jeszcze jedną rzecz. Jasne. Moja magiczna teczka. A właśnie, teczka z kosmitami w sensie wszystkimi w Polsce. To tak naprawdę nie jest teczka z kosmitami, tylko ja pod kątem jakby własnej pracy, bo też troszeczkę w to chcę wejść i też mam pewne pomysły, to jest wybrana tylko paczuszka artykułów naukowych. Naukowych artykułów ukazujących się w poważnych pismach, od chociażby takich jak Monthly Notices of Royal Astronomical Society, to jest jedno z najlepszych pism astronomicznych, które traktują o SETI. Taką sobie teczkę założyłem, SETI, i zbieram do niej to, co jest interesujące, chociaż jest to ledwie ułamek tego, co wychodzi. Mhm. Dzisiaj nauka się tym problemem bardzo mocno interesuje i bardzo mocno też eksploruje temat i zastanawia się, jakby wyglądały te gwiazdy, gdyby tam byli kosmici, jakby wyglądały te całe galaktyki, gdyby były jakieś potężne galaktyczne cywilizacje. No właśnie, miałeś tam o tym, jak ukryć planetę, bo tak, może no oni ukrywają przed nami tak, swoje istnienie. Jest artykuł, który traktuje o tym, jak ukryć planetę, żeby nie została... I to nie jest bździu, tylko faktycznie tak, naukowo, jak to zrobić z pomocą laserów. Tak, to jest naukowy artykuł z masą wzorów, więc... No możemy pokazać, wtedy spadnie nam oglądalność o połowę, bo jak wiemy... Nie, to lepiej. Nie, to lepiej nie. Myślę, że uwierzą. Pokrótce, mamy tranzyty, to jak w taki sposób szukaliśmy Keplerem chociażby egzoplanet. TESS teraz też szuka na zasadzie... Być może połowa z nich została w ten sposób ukryta. Być może. I o nich po prostu nie wiemy. Wystarczy wyemitować tyle światła, żeby skompensować to światło, które zakrywa planeta, robiąc tranzyt i przejście przez Lipę. I voilà, macie planetę, która jest ukryta przed właśnie taką detekcją. Dokładnie, tak to wygląda, więc ludzie się zastanawiają, naukowcy, nad wieloma aspektami tego problemu. Niestety to nie rozwiązuje nam i nie daje nam jakby tej ostatecznej wiedzy, tak? Czy są, a jeżeli są, to gdzie i dlaczego się nie komunikują, dlaczego nie możemy się skomunikować, to są tylko dywagacje, tylko przypuszczenia. Wspomniany wzór już tutaj Francisa Drake'a jest uzupełniany jakby o nowe dane. To prawdopodobieństwo mówi nam, że tych cywilizacji powinno być dużo w naszej galaktyce, ale i w całym wszechświecie. Mówi się o rzędzie 5 milionów cywilizacji, które mogą się z nami skontaktować. Tam jest taka liczba, można przy bardzo pesymistycznych założeniach wysnuć. Póki co... Nada. Lem ma rację. A nie Drake. Zostawiamy was na razie z takim stwierdzeniem, dzieci kosmici ukryci tacy. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Do zobaczenia.